że w seiner lieben Stadt Hirschberg, czyli w swoim ukochanym mieście Jeleniej Górze. Małżeństwo, tak? Bo tak, tak. Jest Selma i Paul. Zillen. Zillen albo Zilek. Bo napis jest no już taki nieczytelny, ale właśnie odświeżony. Bardzo wyraźnie to widać. Na srebro. Familie. No i teraz nie wiemy. Tam und jakaś. Dwie osoby. 1819 wiek, tak? Do połowa. W 21 i w 39, tak? Czyli to musiała być taka, bo kobiety żyją dłużej. No, bardzo ciekawy koncept, tym bardziej, że to, jak popatrzymy, to jest prawdziwy ten granit karkonoski. Taki najbardziej typowy z typowych. Już nic lepszego się tutaj nie znalazło, więc ktoś zadał sobie trud, żeby to przywieźć. Też widać, że ktoś odświeżał. Może to nawet nie była rodzina, tylko jakoś inicjatywa lokalna. Ulrich Puls nazywał się. Mieszkaniec tutejszy. Tak. Nie, to jest... A, to jest bardzo ciekawe, bo to jest, znaczy jedna z tych osób zginęła w czasie I wojny światowej we Francji, tak? 1918 in Frankreich. Także na froncie. No, to rzeczywiście taki rarytas. Właśnie teraz mówiąc o I wojnie światowej, znaczy wtedy ona się nie nazywała I wojną światową, tylko się nazywała Wielką wojną. Wielka wojna. Bo jeszcze nikt nie wiedział, że będzie druga. Ale panie Grzegorzu, jak...